Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jestem Tutak, a to jest The Thailand. Jest to drugi Co odcinek mojej dzieje? serii. Chcę was powiadomić, że zaszła mała zmiana. Już nie jesteśmy zwalistym drwalem samym B, tylko wziąłem sobie płeć przeciwną. Xian Mei, jest to Chinka skośnooka, zezowata, dobra. No, przynajmniej zezama na filmikach. Ale tak, dlaczego ją wziąłem, tak? Ponieważ sam B jest, że tak powiem, o właśnie, od broni obuchowej. Z broni obuchowej nie korzystam. Xian Mei jest specjalistką broni siecznej, czyli wszystkie noże, maczety, wszystko co tnie i po prostu i wiecie. I tym podobne. Dlatego właśnie ją wziąłem, ponieważ używam bardzo dużo nożów, maczet i tak dalej. Po prostu samym B nie chciałem grać, a Logan nic by u mnie nie zdziałał, bo on jest specem od broni rzucanej, której w ogóle nie używam prawie. Dobra, na początek powiem, że opłaca się brać wszystkie zadania poboczne. Ponieważ za zadania pomocne łatwiej zdobyć doświadczenie, które będzie nam później potrzebne. Ja wam nie będę zdradzał, co będzie później. Ale dobra, weźmy sobie questa, ja zaraz wracam. Piece of shit antenna is too weak to reach past the island. We need a signal amplifier to cut through the static. I worked on an antenna at the lighthouse nearby. I'm sure they got an amplifier there. We wouldn't last a minute against those things, but you think you can get it for us? Definitely. All right. Dobra, bierzemy wszystko. Nawet nie przeczytałem, co ono nas chce. Iść do latarni morskiej i przynieść... Aha, dobra. To spoko. Bierzemy wszystko, jak już wspomniałem wcześniej. I to po prostu po drodze wychodzi. Jest tutaj pan. Dobra, on chce zbierać części do silnika. Powiem wam od razu, ponieważ... Ostatnio jeszcze grałem pierwszy raz w to. Ale nie mogłem się powstrzymać i byłem w rozdziale 7 chyba. A potem były małe komplikacje i postanowiłem zagrać od nowa, pokazać wam wszystko. Także bierzemy wszystko. Wszystko. Bardzo trudny. To nie jest takie trudne. That way you can move more gas. Dobra, i co jeszcze chciałem wam powiedzieć? Kurczę, zapomniałem. A, dziwnie mi się gra, widząc szpilki i chodząc w spódnicy, ale okej, okay, trzeba to przeboleć. Can somebody... Remember me, mate. I'm the doctor, but I can't do much without... Pomóż Jackowi dostać się do izby przyjęć. To jest bardzo łatwe. Dobra, lecimy. Rozbijanie za pierwszym razem. Zombie 2. No odwróć się, suczo. Nienawidzę tego. A właśnie to były te komplikacje, o których wam mówiłem. Kurde, nienawidzę tego po prostu. Dobra, zróbmy jeszcze raz to samo. Jest to, naciskamy Y, to jest nieprzypisane po prostu w opcjach, nie można tego zmienić, po prostu znika nam cały obraz, jak widzieliście. Chciałem włączyć po prostu latarkę, która jest pod T, chyba zmienię sobie ustawienia latareczki zaraz. Tutaj stała babka wcześniej, znaczy... Dobra, skopa. Skopać gnoi. Aha, już wiem, co miałem powiedzieć. Xian Mei jest specjalistką od broni siecznej i była jeszcze jakaś tam typurna chyba bodajże i ona była specjalistką od broni palnej. To nie ma zbyt dużo broni palnej. Dlatego lepiej było wziąć to, dobra, pieniądze. Zmienimy sobie latarkę od razu. Opcje. Mapowanie klawiszy. Latarka będzie pod L. Okej. Okay. Ciała?
Nie działa. Jeszcze raz opcje. Opowanie klawiszy, latarka. Dobra, weźmy sobie, nie wiem, M to nie, N, B. Weźmy sobie B. Okej. Dobra, działa, działa. Okej, już nie będę miał błędów żadnych. Nie powinienem mieć. No kurde, co on jeszcze chce? Dobra, będę to pomijał. Znajdź ambulans albo... Aha, okej. Po prostu chcę to wszystko pomijać, bo... Będę nagrywał przez pół godziny, a chcę wam pokazać jak najwięcej. Aha, i przy okazji napiszcie w komentarzach, czy mam kontynuować grę, nagrywać wszystko po kolei, czy po prostu ciekawsze momenty wam pokazać, czy w ogóle mam też zrezygnować z nagrywania tego. Poszukaj męża Kelly, okej. Prowizorska maczeta opłaca się. Dobra. Także napiszcie mi po prostu, czy mam kontynuować, pokazywać wszystko, czy mam pokazywać tylko ciekawsze, czy po prostu mam zrezygnować z tego. Jenny. Łatwy. Dobra, zrobimy wszystko chyba, wiecie? A potem... Po prostu sobie przyjdziemy po nagrody. I takie sapanie tej kobiety to jest normalnie przegięcie. Dziwnie się aż gra. Ciężko jest się odzwyczaić. Nie, a nie, dobrze, i zadania. Sprawy mój skarbie, łatwy, dobra, niech będzie. Mamy to zaznaczone, lecimy. Dobra, po drodze będę, widzicie, mam nóż, będę robił stejki z zombie. A, i tu są właśnie wspomniane części samochodu. Musimy je zbierać z kilku samochodów i dostarczyć później temu gościowi. Ja na razie odkryłem tutaj 4 lokacje, a już przyszedłem, nie wiem czy to cała gra, nie wiem ile ona trwa w ogóle, ile ma rozdziałów i tak dalej. Dobra, tu już będą wspomniane stejki z zombie. Gin. Jest to gra brutalna, po prostu dlatego nie wiem czy nagrywać. Gisz, mato. O, masz. Dobra, nie żyję chyba. No. Jest to gra brutalna, dlatego nie wiem czy ją nagrywać i... Proszę was o pomoc po prostu. Dajcie znać, czy mam nagrywać, czy nie nagrywać. Dobra, najlepiej jest zawsze dać kopniaka na początek. O tak. Ponieważ wyczerpuje się im... Ten żółty pasek to jest energia. I wtedy nie mają... Wtedy leżą po prostu na ziemi, są bezbronni. Tego zacznijmy. O, masz! 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 Dobra. Umrzyj. I tak jesteś umarły, ale umrzyj jeszcze raz. Napój. Nie chcę napoju. Powaliło was. Noż, kurde, chcę to. Okej, lećmy dalej. Mam jakoś teraz lepszy humor. Przed chwilą nagrywałem Mafię 2, nie wychodziło mi to zbytnio i się wkurzałem trochę. Co to był za okrzyk Amazonki? Nasza główna bohaterka, pewnie się domyśleliście, pochodzi z Chin. Teraz patrz się na to. Już. O, masz. Już. Nasza główna bohaterka pochodzi z Chin. Nasz poprzedni bohater, którym grałem, Sam B, był raperem bodajże, ale wiecie, gwiazdą jednego hitu. Dobra, mamy już części do samochodu wszystkie. Weźmy sobie... Pobijam deska, nieszkodliwy prowizoryczny tasak. Weźmy sobie kij od szczotki na razie. A potem będziemy myśleć. Mamy dużo broni. Logan był gwiazdą baseballu. Został zepsuty przez kasę i luksusy.
A, o kurde, nic nie wiem. A, ta już nie żyje. Coś czuję, że nam... O, ho, 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 ho. Koledzy. Nie, nie dam ci buzi, na razie. Gin, szmato. Złamanie. Nie ma rączki. Dobra, idziemy z pałą. Bacznie obserwując zarośla. O, będziemy mieli samochodzik, to dobrze. Gasrurka, weźmy sobie gasrurkę. Zbierzemy sobie trochę, później będzie nam łatwiej. O, tam wpierdziela. Kasę. A, i jeszcze zbierajcie, jeżeli gracie w The Thailand, albo macie zamiar grać, taka mała rada ode mnie, zbierajcie dosłownie wszystko. Dobra, napój energetyczny to akurat jest ten, apteczka, ale zbierajcie dosłownie wszystko, wszystko się przydaje. Później można robić bronię, dostajemy jakby przepisy na bronię. Nie wiem, jak to po prostu nazwać, ale dostajemy wskazówki, jak zrobić broń, z czego ona ma być zrobiona, jak ma wyglądać. Aaaa. Dobra, musimy wyjechać. Jeżdżenie tutaj jest nieźle, nieźle zrobione, tylko nie pasuje mi, że kierownica jest z drugiej strony. To sprawia trochę problemu, bo wsiadam ze strony pasażera. Możesz nam pomóc? Oczywiście, że nie. Przez nie podróż. Dobra, ja nie będę tego pokazywał. Łatwy zawieźć Jessica, żona z Jamesa z latarni morskiej. Kurde, no, że z nią musimy teraz jechać. Zepsuła nam wszystko. Ale dobra. Pokażę wam już drugą lokację. W takim razie. Weźmy naszyjnik. Wodę pozbierajmy. Potem będzie misja, że ktoś będzie potrzebował wody. Alkohol też zbierać. Dużo alkoholu, ale nie pić go. Ja wam zaraz pokażę, jakie są skutki picia alkoholu w tej grze. A chyba już widzieliście ostatnio. Ale i tak wam pokażę. Dla tych, którzy nie oglądają od początku. Aha, okej. Okay. Początek, czyli pierwszy odcinek. To jest drugi. Ale pokażę wam to. Jeszcze raz. No i jak widzicie, chciałem już wsiąść od strony pasażera. No wsiadaj tu, no. Kurde, co za... pipa. Na co ona się czai? Weź rusz dupsko i siadaj do auta. No, co się kapisz? No, jeszcze wsiadłem na pasażera, dobra, okej. Okay. Nie wiem, dlaczego wszystkie samochody, którymi da się jeździć, to są pick-upy. No i widzicie, wsiadłem od strony pasażera. Dobra, jedziemy. Tutaj nie trzeba dbać o samochód. Przejeżdżamy zombiaków. Jak już mówiłem, prowadzenie nie jest jakieś takie wybitne, ale też nie jest złe. Jest podobny do Far Cry'a. Dwójki. Trójki nie wiem, nie grałem. Mam zamiar. Dobra, jedziemy, jedziemy. Jesteśmy w latarni. Od razu mówię, że nie będę tutaj przyjmował żadnych questów, po prostu pojadę z powrotem robić tamte. Porozmawiaj z Jessica, dobra, od niej wezmę. Męczący prowizoryczny nóż podwójny, okej. Okay. Zapowiada się ciekawie. Aha, odblokowałem sobie już kilka umiejętności, ponieważ musiałem... Przepraszam, ponieważ musiałem dojść do tego miejsca, więc wszedłem prolog i tak dalej. Już mam furię, odblokowano mi coś do walki. Zaprezentuję wam furię zaraz, bo pewnie będzie trzeba z jakąś większą gromadą zombie walczyć.
Ale tędy była droga do latarni. Dobra, najwyżej się wrócimy. Dobra, przejeżdżam sobie po zombie tam. Ambulans był, cofka, cofka. Albo, nie wiem, wysiądę, bo ostatnio mi się sfryzował tutaj. Jak to mnie denerwuje. No kurde, ile ich tu jest. Dobra, pokażę wam furię. A tu wygląda inaczej furia niż u Sama. Sam miał taką furię, że po prostu na hita miał zombiaka. Ale ta furia mi się podoba. Aha, i jeszcze przede wszystkim rozwój umiejętności. Każda umiejętność jest inna. Znaczy do każdej postaci, każda postać ma inną umiejętność. Sam miał całkiem fajne, ale nie wiem, czy tutaj będą jakieś spoko. Zobaczymy w trakcie gry. Już nie będę nagrywał bez was The Thailand, bo już wiem, co będzie dalej. Co? Jak on wstał w ogóle? Jakim prawem? Ja się pytam. Gastrulką masz, szmato. Zgiń, przepadnij. Jeszcze któryś? No, Dobra. Maybe there's something in here. Jak widzimy, umiejętność otwierania zamków, czyli tutaj też się skradają takie różne. Sam na przykład miał taką umiejętność, że... No, umiejętność po prostu nazywa się szczęście i... miał po prostu więcej kasy znajdywanej przy ciałach. No i wsiadłem od pasażera, znowu. Nienawidzę tego. Dobra, za dużo wam nie pokażę, ale po prostu będę tak nagrywał sobie luźno. Czyli seria zapowiada się bardzo długa. Tak, wjedźmy tutaj. A temu później przywieziemy benzynę. Oddajemy części. Mogliśmy iść jeszcze do latarni i tą żonę tego Steve'a odnaleźć, jak on się tam nazywał. Męczący sierp. Dostaliśmy sierpaja. Sierp fajnie tnie. Dobra, mamy jej naszyjnik. Oddajemy kilka questów. Okej, mój skarbie. Dobra, lecimy dalej. Jakie jest następne? O, tutaj mamy dostępne rozwinięcia. Czyli mamy jakiś punkt. No właśnie, tutaj mamy walkę. Wojownik, sztuka przetrwania. Zabicia zwiększają energię. Nie wiem, czy to jest dość istotne tak za bardzo. Niezawodno, zwiększa obrażenia zadawane bronią sieczną. Zwiększa trwałość broni siecznej. O, to zdecydowanie. Okej. Dobra, nie mamy już nic do rozdania. A, zadania mieliśmy wziąć. Zadania... Pukając do nieba bram. Rozmawiać ze strażnikiem latarni. Nie. Poszukaj w dzielnicy diamentowych domków męża Kelly. Węża Kelly, no okej. Średni, bardzo trudny, średni i łatwy. Weźmy łatwy. Nie znajdź Meginie, bo ona jest w latarni. Tak, poszukamy tego Williama całego. Okej, tu mam nagrodę do odebrania. No kurde! Nienawidzę tego. Nagroda do odebrania. Nieszkodliwy tasak kuchenny. A, możemy sobie naprawiać oraz ulepszać bronię w warsztacie. Zaraz pokażę wam. Nie wiem, czy mam pieniądze, żeby ulepszyć coś. Także tak, możemy stworzyć na razie rozpruwacz i zagwozdkę. Tutaj mamy przedmioty bazowe, tutaj potrzebne części. Zagwozdkę i rozpruwacz. Nie będę wam pokazywał, od czego jest pauza w końcu. Ulepsz. Nie można ulepszać złamanych, znaczy zepsutych przedmiotów. Weźmy sobie sierp, ulepszmy. Ulepszamy sierp. Dobra, ulepsz. Mamy sierp ulepszony na maksa. Zdaje on więcej obrażeń. Nóż podwójny weźmy sobie też, ulepszmy. Opłaca się. Dobra, i to było na tyle w ulepszaniu. Ten zanim naprawi ten samochód, to my już tym zjeździmy sobie milion razy. Milion kilometrów przejedziemy.
Stacją benzynową będzie ciężko. No znowu wsiadłem od strony pasażera. Z tym paliwem do palenia ciał będzie ciężko, ponieważ tam jest od zarąbania zombiaków. No czemu nie mogę wyjechać? No. Nie chcę tam wjeżdżać. Chcę wyjechać. Trzeba cofnąć. To jest najbardziej męczące. I kierownica mi jeszcze nie chodzi. Dobra, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Hej ho, hej ho, po ekspić by się szło. Hej ho, po ekspić by się szło i zaraz zombie na masce. A nie rozplaskał się. Następny będzie. Tutaj jest. A! I tu cię mam. Dobra, jest jeszcze jeden. No tutaj są zombiaki. Czemu jedziemy do latarni morskiej? Okej, no czyli jednak nie ma bata, musimy do tej latarni iść, no sorry bardzo. A to już nie ode mnie jest zależne. A może i nie. A nie, jednak to jest droga do latarni. Już jedziemy pod górę. Tutaj trzeba rozwijać różne umiejętności, na przykład widzieliście otwieranie zamków. Ja raz rozwinąłem sobie otwieranie zamków na maksa i były podpowiedzi, że im trudniejsza skrzynka do otwarcia, tym lepsze rzeczy. Wymagany był trzeci poziom do otwarcia skrzynki, która była pusta. I to mnie rozwaliło w tym momencie. Dobra, pogadać z nim musimy. O nie, z tym. Dobra, idziemy dalej, on będzie pieprzył. O, a kurde, musimy na niego czekać. Na pewno się ucieszy, że żyjesz. Podążamy za kolinę. Ej, ale mam iść dalej. Dobra, wylane to. Albo dobra, idziemy już za nim. No. Trudno się mówi. Jakbym wiedział, że musimy iść dalej, to bym poszedł dalej. Dobra, gadamy z Jamesem. Jest nasza Maggie. Żona Stevena, okej. Musimy mu powiedzieć. Dobra, idziemy do tego śmiesznego Jamesa. Tutaj będzie historyjka, więc nie będę wam przerywał. Pomóż ludziom wokół morskiej latarni. No to, czyli wszystkie questy musimy przyjąć. Okej. Dobra, ty musimy wziąć flary. Trudny. Zrobimy to z tymi flarami. Ponieważ to będzie chyba po drodze jeszcze z tym mężem zaginionym. Dobra. Ja mam już te bandaże. Dobra, dostaliśmy przepis na bombę z dezodorantu. Tego nie zrobiłem, nie wiem o co tu w ogóle chodzi. Maczeta wojskowa, dobra. Znajdziemy ją. Nie wiem dlaczego niektóre przedmioty są podświetlone na kolorowo. Dobra, pojedźmy najpierw do tego śmiesznego Markusa całego, bo musimy odzyskać dostęp do warsztatu. Albo wiecie co? Wykonam flary, znaczy zadanie, żeby aby przynieść flary i znaleźć tego męża śmiesznego. I w następnym odcinku dopiero pokażę wam coś więcej. Dobra, zadania, sprawy rodzinne, gdzie to było? Nie. Z prochu powstałej, zaginiona, gdzie to było? A okej, najpierw weźmiemy sprawy rodzinne.
Tutaj mamy, możemy zboczyć sobie z głównej drogi. Ja odradzam bieganie. Bieganie zabiera energię, która jest potrzebna do walki. Haj, jeszcze tutaj nie dzieje się nic strasznego, jeżeli nas zabiją. Po prostu jest tylko pobierana jakby kara pieniężna. Zabiera nam ileś tam dolarów i po prostu się odradzamy za 5 sekund. W tym samym miejscu mniej więcej. Tylko oczywiście na początku zadania. Dobra, jak tam nasza rurka? Jeszcze ma wytrzymałość jakąś tam. W ogóle jestem zdziwiony, że to pokazuje taką drogę na skróty. We wszystkich grach zawsze jest po głównej drodze. Tutaj na skróty idziemy. Czemu mamy dwa cele zaznaczone? Energia się dość szybko regeneruje, więc to też nie ma problemu za bardzo z tym. Zombiaki, a teraz będzie kop z wyskoku. Szmato. Dobra, nie masz czaszki. A więc tak. Głową, głową. Bronią sieczną odcinamy głowy i kończyny wszelkiego typu. Bronią sieczną, jak widzimy, miażdżymy czachy. Dobra już. Pora wyrzucić naszą gastrulkę, mam nadzieję, że to nie jest zbir. A jednak to jest zbir. Jest to najcięższy zombiak, to jest taki tank. O, już mam punkty do rozdania, dobra. Ponura inspiracja, zabijanie przeciwników bronią sieczną generuje dodatkowy szał. Może być... Może być... O, zachęcające. Dobra, weźmy sobie zadawanie bronią sieczną, ponieważ mam trochę broni siecznej. A te tanki są trudne. O, już mamy dodatkowe dwa sloty na broń, to weźmy sobie jeszcze... To dajmy i dajmy... Męczący sierp. Sierp jest najlepszy, tutaj jest najbardziej ulepszany. No chodź tu przy dupasie, głupi. Zbir poziom 5. O, dostałem. Luta. Lute. Nienawidzę tego szajsu. No i znowu dostaliśmy, nie? Ja stąd chyba uciekam. Wycofam się czy coś, bo tak po prostu być nie może. Albo kopami po prostu będę leciał. Niebezpiecznie. Trochę to nam zajmie. Spróbuję odciąć głowę. Nie udało się. Odciąłem mu rękę właśnie. Dobra, jest 358 punktów. Teraz przydałoby się coś, żeby się podleczyć. Ale zaraz coś będzie. Jak już mówiłem, kopniak jest najlepszy. Odcięcie głowy, widzimy, głowa sobie leci. Zrobimy tak, ja znajdę sobie po prostu tego gościa. Znajdę tego gościa, tego męża całego. I zakończę nasz odcinek. W następnym odcinku was zdobędę te flary. Oddam po prostu te zadania i zacznę z następnymi. Ten z dołu! Odetnijmy głowę. No, broń sieczna jest właśnie dlatego moim faworytem, że tak powiem, bo... Można szybko zabić, nawet jeżeli te zombie biegną na ciebie i w odpowiednim momencie użyjesz tej broni, a ten się nie przewrócił. Aha, jeżeli... Miałem dokończyć. Jeżeli w dobrym momencie użyjemy broni, to odcinamy głowę za pierwszym razem. Nawet nie dostajemy żadnego ciosu.
tylko nie wiem, dlaczego tam są dwie flagi zaznaczone. Mam jeszcze iść wodą. Tam pewnie pełno zombiaków będzie. Dobra, to było trochę bez sensu, ponieważ znowu wracamy na tą kładkę śmieszną. Na to molo. A, bo tu barykada była. O, ale dupcia. Czika! Dobra. A co ona powiedziała w ogóle? Ja ci oddam tego szampana, nie wiem kiedy. Okej. Narkotyki, o, ja nie wierzę. Desk. Fakt. Ile ofiar zbierze zaraza? Coś chyba na koniec świata było. Szpiegowska afera, co? W ogóle nagrywałem przed chwilą, żeby przejść po prostu. Znaczy nie nagrywałem, właśnie grałem sobie bez was, żeby przejść po prostu ten kawałek. I znalazłem Tymbarka. Sprawda w kartonie, ale był Tymbark. Look, take the money and whatever else you want. It's no use to me anymore. Tell her I'm dead. Believe me. No, czyli niezły mężuś nie przepada za swoją żoną. O, apteczka. Tak, ha. Dajemy sobie w żyłę. Ah! Shit. Mocny towar. I need champagne. Dobra, mamy chyba już coś koło pół godziny. Co ja w ogóle mam teraz zaznaczone? Show mi zadania. Wróć do Maxa i Kelly i przekaż im nowiny. Spierdzielać. To muszę aż do... To nie, na pewno nie. Znajdź Markusa, teraz zasilające. Rozpal we mnie ogień. Nie, na antenie. Pukając do nieba bram. Co to było? Pomóż ludziom wokół latarni morskiej. Dobra, było zaginiona. To też. To też. No dobra, czyli musimy oddać tego questa, przepraszam was. I do wody. Ja oddam tego questa i zakończę odcinek. Muszę popracować nad jakimś intro dla siebie, ponieważ już mam z 9 filmików. A jak już mówiłem, wrzucam na przemian Mafię 2 z Dead Island. Więc nie powinno być większego problemu. Ale nie wiem, czy będę nagrywał... O, znowu ten zbir, no nie, to jakieś żarty są chyba. Dobra, masz kopa. No nie, 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 nie. Się nie zgadzam. No, dawaj, skubańcu. Ale mi sieknął. Najlepiej jak zacznie bić, albo zacznie ryczeć, właśnie. Odciąłem mu rękę. Głowy się nie da, niestety. No i zabił mnie. No jak widzimy, kara pieniężna, 126 dolców. 5 sekund na odrodzenie się. Tutaj. I tasek mam tak samo uszkodzony jak po walce z nim. Może nie będzie tam już tych zombiaków.
Freddy, są te zombiaki głupie. Dobra, Zbira nie ma. Zbir jest tam chyba. Albo tam. Nie, to jest Fender zwykły. Dobra, damy sobie radę z nim. Tam jest latarnia, do której musimy dojść, oddać questa. 10-11 dolców. Tam musimy oddać questa, właśnie tam. O. Dobra, zanim tam dojdziemy, to coś mi się... Nie, tam nie idziemy. Idziemy tędy, skąd przyszliśmy. Dlaczego to mi zawsze pokazuje inną drogę, niż przyszedłem? Bunkier. Czemu to mi każe iść tamtędy? Zobaczmy na mapę. O, tam w ogóle warsztat był, fajnie, że wiem. Dobra, ja sobie zaznaczę tutaj po prostu. No, będzie szybciej trochę. Nie wiem, czemu mam tam wykrzyknik, tam jest pewnie quest gdzieś na tych plażach. Ale to wrócę tam później najwyżej. To chyba z tymi flarami chodzi. Zjedziemy sobie stromo. Bo mamy furię już. Dobra, nie jest to zbyt fajne, że podczas furii tracimy życie. W niektórych grach, jeżeli mamy coś w typie tej furii, to po prostu jesteśmy niezniszczalni. Tutaj niestety jest na odwrót. Tutaj mamy nowe użycie noża, nie wiem, spróbuję później pograć sobie tą purną, specem od broni palnej. Nie, tutaj nie idziemy. A nie, sorry, przepraszam, prowadziłem was w błąd. Musimy, o, szybka podróż, tak. Wieża ratowników. Dobra, tutaj chyba chciała odnaleźć męża, ta babka. Ale nie jestem pewien. A tak, tutaj mi pokazywało. Poor son of a bitch, I thought he'd make it. Guess I was wrong. Thanks anyway. Appreciate the help. Ta, teraz biedny, nie? No ja wiem, on chciał, żeby on zginął i teraz będzie z tą kombinował. Wiedziałem, że tak będzie. Dobra. Pinionyszki. Chodźmy na daszek, na ładne widoczki. Ciebie nie chcę widzieć. Ale komu ja miałem apteczkę przynieść? Chyba temu gościowi właśnie. Nie wiem, ja już po prostu robię to na czuja, bo ja już tutaj byłem. Naprawię sobie maczetę później. Dobra, wchodźmy na górę. Także na tych pięknych widoczkach, w tych pięknych okolicznościach podczas apokalipsy zombie, ja się z wami żegnam. Ja jestem Tutak, a to było Dead Island. Dzięki wam serdecznie, na razie i czekam na komentarze.